Cześć, z tej strony papiery rozwodowe, czyli Maciola albo Ciamalon. Ciamalon. Ciamalon? Ciamalon. Ciamaleon. Ciamaleon. Maciamaleon. Maciolou. Dzień dobry, wiewiórki i bobry. A może Aleksandr, co z Aleksandrą? Maciejandra. Aleksaciek? Maciejandra. Maciejądra. Maciejądra. Słuchajcie, no to nie, znaczy... Są takie pary, które mają w obu przypadkach, nie nasza, chociaż Ola to jest... Ja mam jądra komórkowe w liczbie wielu. I jest kobietą z jajami, wiecie o co chodzi. Z 10 ekologicznymi w lodówce. Tak, zerówkami. Ola ma zerówki, tak, jak najbardziej. A propos zerówki. Ja cały czas teraz. A propos zerówki. A propos zerówki, czy w zerówce się już chyba nie leżakuje? Leżakuje się 100% w zerówce, się leżakowało, tak. Ja w mojej zerówce się już nie leżakowało, bo moja zerówka już była w szkole. Wy pracowaliście w kamieniołomach po prostu to już. Prawda. Z Ronem Swansonem. To prawda, tak było. Niestety w przedszkolu, i podkreślam z ogromnym bólem to niestety, podwójnym bólem, bólem płynącym z dziecięcego serduszka, jak i również z bólem płynącym z mojego już starczego w tej chwili serduszka, ale z zupełnie dwóch różnych kierunków. Leżakowania obowiązku, ponieważ jak byłam dzieckiem, to tego nienawidziłam. To był koszmar. Dzieci spały. Daj mi dziecko, które uwielbiało leżakowanie, to rzucę w nie kamieniem. Proszę. Co, znam mnóstwo dzieci, które spały podczas leżakowania. Byłam jedynym dzieckiem chyba na sali, które nie spało i przeszkadzało wszystkim. Całą moją karierę w przedszkolu, w sensie przez cały mój pobyt w przedszkolu, a trwał 4 lata, raz w życiu zasnął chłopak jeden i pani go w takim kocu przeniosła i wszyscy się śmiali z niego. To nie to. U mnie wszyscy zasypiali. Czasami naprawdę? Czasami ktoś nie spał, sobie leżał cichutko, a ja byłam taka, że chciałam gadać. To było najgorsze. Mnie to denerwowało i w ogóle miałam wrażenie, że to trwa w nieskończoność. Wszystko mnie gryzły. Gryzły mnie te rajtuzy, nie gryzły. Takie rajtuzy były. Wszyscy mieli rajtuzy w przedszkolu. Zima i jest zima rajtuzy. Trzeba było rozebrać te ciuchy, ale w tych rajtuzach się leżało gryzących. Po prostu koszmar. I, czy myśmy leżeli pod kołdrami jakimiś, kocykami, czy coś takiego? Nie pamiętam, takie łóżka polowe były, to na pewno pamiętam. Kocyki były. Bo oni, ja miałam kocyki. Tymon, jak leżakował, to na materacach już leżeli. Tak, i w swoim pościel, w sensie swój kocyk, tak, swoja poduszka. Tak. A tam to było wszystko takie to były jeszcze czasy PRL, słuchajcie, to był komunizm jeszcze. No i co? I wtedy płakałam, a teraz chciałabym takie dżemulki mieć, że przychodzi do mnie pani i mówi, Olu, proszę się położyć. A ja się kładę i sobie idę w tak na drzemkę. Tak, i właśnie, kiedy były drzemki w przedszkolu? Będzie one były po obiedzie? Ja chciałam sobie. Hapisiać. Ja uwielbiam hapisiać. Tymon dżemulka. Tak, ale jeszcze coś mówił Tymon takiego. Pośpić. Tymon mówi, że idzie pośpić. Pośpić sobie troszkę. Pośpić, a ja hapisiać chciałem zawsze. No więc dzisiaj o spaniu, moi dzisiaj drodzy. Dzisiaj o hapisianiu. O hapisianiu. Ale patrz, hapisianie, jakie to jest świetne słowo, bo hapisiać. To jest wesołe spanie, hapisianie takie. Hapisianie to jest właśnie jak ktoś hoduje marihuanę. Hodujesz marihuanę, to jest hapisianie po prostu. Tak. Więc ja wiedziałem, o co chodzi. Jesteś nastukawszy i po prostu... w dżemulkę. Jestem miękki, dżemulka. No, w każdym razie kiedyś nie, teraz tak. I właśnie jak to z tym spaniem naszym jest, wam dzisiaj opowiemy. Tak, dzisiaj o spaniu, bo spanie jest chyba najistotniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o ludzi, o ludzkie ciało, o ludzki organizm. Wszyscy to robimy, słuchajcie. Nie ma osoby, która tego nie robi. Więc to nie jest żadna ideologia. Ideologia hapisiania. Tylko wszyscy to robimy. I nie da się, bez spania można umrzeć. I to tak solidnie, tak, umarnąć. To jest jedna z tortur, prawda? Nie pozwala nie zasnąć. Jak to się nazywa? Dyletacja snu. Dokładnie tak. Dyletacja snu to jest jedna z tortur. Jest to jedna z bardziej okrutnych tortur. A pamiętasz odcinek Archiwum X o gościach, którzy nie spali? Oj, nie wiem. Było Archiwum X o takim całym składzie, cały pluton jakby, który nie spał i oni nie mogli spać od wojny chyba w Wietnamie, 30 lat nie spali. Ale... Bo to jest nieprawda, oczywiście. Ja to na 100% widziałam, no bo ja widziałam wszystkie te starsze. Ja pamiętam, to mi tak utkwiło w głowie bardzo. I utkwił mi w głowie też taki film, który leciał kiedyś na Dwójce, jak ja byłem dzieciakiem, miałem z 11 lat, o dzieciakach, też takich właśnie w moim trochę wieku, trochę starszych, które postanowiły sobie zrobić eksperyment, że nie będą spały.
I jeden tam wytrzymał 70 godzin, miał majaki w ogóle i tak dalej. Ja sam zresztą wiem, jak to jest mieć majaki bez spania. Miałaś kiedyś majaki? No powiem, że miałam majaki z braku snu, ale ja znam inny film o takich, co chodzili spać, a tam pojawiał się Freddy Krueger. A był. I ich zabijał. Ja się potem bałam zasnąć. Ja się nie bałem zasnąć, aczkolwiek miałem plakat Freddy'ego Kruegera schowany. Tak jak wszyscy chłopcy mieli jakieś gołe baby, to ja miałem Freddy'ego Kruegera schowany w szufladzie i go otwierałem, żeby się bać trochę. Mówiłeś o tym. Mówiłeś o tym, ja ci mówiłam, że miałem to samo. Okej, dobrze, to możemy to powiedzieć jeszcze raz. To wcale nic nie... Nie wszyscy słuchają wszystkich odcinków. Tak, tylko ja mówię, że niedawno o tym mówiłeś, a ja ci mówiłam, że miałam tak samo. No bo będziemy powtarzać się, bo my jesteśmy starymi już ludźmi, którzy mów powtarzają rzeczy. Powtarzamy różne dowcipy. Ej, a wiecie, że jak byłem mały, to mówiłem hapisiać na spanie? I to byłby koniec odcinka. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Nie chcemy, żeby to był senny odcinek, znaczy możecie go sobie słuchać do snu, natomiast... To byśmy musieli mówić w taki sposób. Tak, cichutko o spanku. Spanking. Za bardzo mlaszczesz przy tym. Tak. Ja mlaszczę? Ludzie lubią mlaski. Takie, ale nie, no nie do spania. No do spania nie, ale do innych rzeczy takie, lubią. Wiesz, ach. Dobra, no jeżeli chodzi o spanie, no to powiedz, jak z tobą było w ogóle po tym już leżakowaniu, jak już przestałaś leżakować, czy lubiłaś spać, czy nie? Od zawsze lubiłam bardzo późno chodzić spać. Jak byłam dzieckiem, to wydłużałam tę godzinę w nieskończoność, a potem jak się kładłam, to jeszcze krzycząc czekałam. Krzycząc po mamę jeszcze, że coś ma przynieść i tak dalej? A to milion razy, oczywiście. I w ogóle milion razy krzyczałam, dobranoc mamo, dobranoc tato. Jak mi nie odpowiedzieli, to jeszcze raz, dobranoc mamo, dobranoc tato. A tym jak tak więcej robi. Osób, to dobranoc dziadku, dobranoc ktoś tam. Więc wydłużałam to po prostu, a potem i tak sobie się jeszcze siedziałam i czytałam, jak najdłużej się dało. Nienawidziłam rano wstawać, bo ja jestem typową osobą. Sówką, team sówki. Team sówki, moi drodzy. Słuchajcie, to ja. Ktoś tu przejmuje pałeczkę. Ja jestem typową wersową. Mieszkam w Warszawie i jestem sową. Jestem typową sową, nie jestem skowronkiem. I ja lepiej funkcjonuję w nocy, lepiej się skupiam wtedy, jakoś mam nastrój lepszy i tak dalej. Nienawidzę wstawać wcześnie rano. Ja nie żyję. Mój mózg się jeszcze nie budzi. Ja już chodzę, a mój mózg jest jeszcze nieobudzony. Ale ty jesteś osobą, która pije kawę, nie? To muszę pić kawę. W ogóle muszę się pobudzać na różne sposoby. No bo po prostu lubię chodzić spać późno i jedyne momenty, kiedy idę spać, że na przykład 23, w ogóle dla mnie pójście spać o 23, to jest tak, jakbyś mi powiedział, że poszedłeś spać o 18. Mhm. To jest dla mnie to samo. Jak mi ludzie mówią, że no nie, no my się kładziemy tak o 23, to ja mam takie, a co rodzice wam kazali, czy to... Ja tak samo dlaczego? Mam. Myślę, dlaczego jesteś idziesz dorosły. Spać? Czemu idziesz spać? Na przykład od 22, 23... Dobrze, ale potem ci ludzie... Są świrki, które wstają ale o 4, mówię, no, ci nie? Ludzie wstają bardzo wcześnie rano, ale to wiesz, to nie są świrki, tylko tak twój zegar. I też mówię nikomu, że jest lepszy czy gorszy, bo chodzi spać tak, a wstaje tak, jest idiotyczne, bo wszyscy mamy troszeczkę inaczej ten zegar biologiczny ustawiony i nasze organizmy po prostu się różnią i mają inne potrzeby. No więc ja sobie tak chodzi zawsze spać. No i miewałam problemy ze snem. Mhm. Przez moje jakieś problemy nerwicowe czy przez depresyjne, no to się zaczęło mnie gdzieś zaburzenia snu. I to jest hardcore. Hardcore to jest ten odcinek Archiwum Mix, o którym ci mówiłem, bo znalazłem go. Nazywa się Sleepless. Oryginalny tytuł. I gra tam sam Candyman, moi drodzy. O, to rocznik, kiedy Mateusz się rodził. 9-4 odcinek. Nie, Mateusz 9-5 się urodził. To nawet go nie było na świecie. Ja. Nawet nie jest on. Tak. To właśnie Candyman, Tony Todd, aktor, grał właśnie w tym odcinku dotyczącym spania i zaburzeń snu. Tymon lubi tego aktora. Tak, Tymon lubi tego aktora i Tymon ma podobnie tak jak ty, znaczy inaczej, z jednej strony ma trochę na odwrót pod kątem tego, że Tymon lubi wcześniej pójść spać i zaznaczyć, że idzie spać i że o... O nie, już jest 22, o Boże, muszę się poczekać, on nie idzie spać, tylko tam leży i ogląda rzeczy. No tak, rzeczy. Tak, oczywiście, że to o to chodzi. Ale nie czyta książek, czyli, jak jego tak mamusia. Jak ty, no a gdybyś miała wtedy telefon w tamtych latach, to pewnie byś siedziała na telefonie. Całe szczęście, że nie miałam, serio, bo przynajmniej przeczytałam dużo fajnych książek, na które teraz nie mam czasu. A Tymon zobaczył parę fajnych serialów, na które za 20 lat nie będzie miał też czasu, więc wiesz ja to... Ja na seriale mam zawsze czas, to jest ten problem. Tak, ja rozumiem, ale to właśnie o to chodzi, że zmienia się jakby ten podajnik tych informacji, ten podajnik rozrywki, który mamy. Natomiast samo chłonięcie tego się w ogóle nie zmienia. Nie, ja się nie zgodzę, tak ale nie, bo na książce się jest dużo trudniej skupić niż na obrazkach. Niż I trzeba na... świecić sobie latarką. I...
I nauczenie się tej uważności gdzieś tam poprzez czytanie książek jest strasznie fajne i ja żałuję, że tego teraz takiego nie mam, jak miałam jeszcze parę lat temu. Więc Tymon będzie miał duży problem, no dobrze, nie czytając w tej chwili, więc tak, to nie jest to samo. Ale zmieni się w ogóle rozwój mózgu, zmienia się dzieciakom i wszystkim i będzie potrzebny do zupełnie innych rzeczy. Dobra, bo wróćmy do tematu snu. Ja się z tobą nie zgodzę z tym. Nie mówię, że... Wiadomo, że super, jak się czyta i tak dalej. Bardzo pięknie uaktywniają mózg, a na filmy i tak sobie znajdzie. A komiksy uaktywniają mózg, też, czy nie? Oczywiście, że tak. Czytanie, chodzi o czytanie. Czytanie bardzo uaktywnia mózg. Dobrze, ale za chwilę dojdziemy do takiego momentu w życiu, że co innego będzie nam uaktywniało mózg. Czy coś tam. Jakby genetycznie, jakby to się pozmienia wszystko. Ale nie możesz mówić, za chwilę dojdziemy, nie jesteś naukowcem, nie robisz badań, więc ale nie gadaj farmazonów. Ale badań a propos ja tego. Ja wiem, ale ty nie masz takiej wiedzy, żeby mówić coś na 100%. Ty też nie masz takiej wiedzy. Taką wiedzę mamy na tę chwilę, mówiącą o tym, jak rozwojowo działają książki. No dobrze, czy w ogóle czytanie. Okej. Ja po prostu, chodzi mi tylko o to, że całe nasze społeczeństwo zmienia się i należy zrozumieć, że nie będzie czegoś takiego, że ludzie będą nagle czytali i tak dalej, bo od tego się po prostu odchodzi. Niestety odchodzi się od tego. Ja też ubolewam, bo ja bardzo lubię czytać, ale się sam zauważam, jak się wtopię w jakąś książkę, to potrafię spędzić cały dzień czytając tylko ją, natomiast zdarza mi się po prostu nie czytać przez pół roku. A ja bym, widzisz, chciała czytać i mogłabym sobie na to znaleźć czas, bo na przykład wtedy, kiedy oglądam serial czy coś, mogłabym tego nie robić, tylko czytać książkę. I to oglądasz serial, ale głównie ja wtedy, kiedy się myjesz. Ja się nie umiem skupić, bo ja robię 10 rzeczy naraz. No chociażby właśnie. Mycie jednoczesne i tak. Albo sprzątanie, albo robienie czegoś i serial tam. Sobie leci. No możesz audiobooka posłuchać, ale audiobook też nie rozwija. A ja nie lubię audiobooka. Tak samo ja nie jak... jestem w stanie słuchać. Nienawidzę, jak mi ktoś czyta książkę jeszcze jakimś takim egzaltowanym głosem. Ja też uwielbiam samemu czytać rzeczy. No. Wracając jednak do spania, bo spanie przed snem to też zawsze było, wiesz... Jezu, to jeszcze spanie ta jedna strona. Spanie przed snem? A czytanie? Czytanie przed snem, przepraszam. Okay. Jeszcze jedna strona. Mhm. Nie, o dobra, skończyłem. A już się oczy zamykają. Tak, rozdział, już jest taki rozdział, a on jest krótki ten rozdział, to jeszcze ten rozdział tak, zrobimy, nie? A potem świtało na dworze. I tak właśnie było. I ja tak miałem wiele razy i to nie tylko właśnie z czytaniem, tak miałem bardzo często z graniem w gry. Tak miałem, no tak jak mówię, Tymon jest osobą, która lubi chodzić spać wcześniej, bo robi tam swoje rzeczy. Natomiast wstaje też zajebiście wcześniej. On potrafił na 8 do szkoły ma, to wstaje o 5:30 i dalej robi swoje rzeczy po prostu, czyli ogląda jakieś rzeczy, gra w coś robi i tak dalej. Śniadanie. Ja tak samo kiedyś wstawałem i sobie puszczałem Piotrusia Pana, którego miałem na VHS-ie. Ja tak w weekendy zwykle wstawałam wcześniej, żeby wkurzyć rodziców pewnie, to wtedy wstawałam wcześniej. Ale widzisz, Tymon jest cichutki jak wstaje. Tymon jest cichutki, ja też byłam cichutka, włączałam sobie bajki, no. Brałam sobie jakieś lalki do pokoju, tam swoje zajęcia miałam. No tak. Szyłam im ubrania, coś. Ja też lubiłem. Dobra, kiedy... ale wróćmy do snu, proszę. No, ale to cały czas jest sen, cały czas rozmawiamy o... Dawaj mi tam te tematy. Weź mi wyłącz. Ja wiem, ale cały czas o śnie rozmawiamy. I ja wtedy, jak byłem mały, no to chodziłem spać bardzo późno. Ja byłem dzieciakiem, który chodził najpóźniej, jak to jest tylko możliwe, spać. Przez to moi rodzice pewnie się wkurwiali na mnie, ale już jak ja się urodziłem, to tata miał 40, mama 35, więc już się naruchali. Natomiast pewnie ja ich wkurwiałem tym, że i tak chodzę tak późno spać. Ale lubiłem to i lubiłem wstawać wcześniej, lubiłem spać, lubiłem mieć sny. Miałem też, nawet jak miałem horrory i tak dalej, ja lubiłem mieć. Ja lubiłem mieć sny, w których coś się dzieje. Nawet jeżeli to były koszmary, to one powodowały gdzieś tam jakąś traumę, pewnie zostawiały, szczególnie jak byłem młodszy. Ale generalnie ja lubiłem to. Natomiast później, jak byłem starszy i zacząłem chodzić jeszcze nie do liceum, tylko do końcówka podstawówki, to nagle dostałem takiej bezsenności. Ni stąd, ni zowąd, to było lato. To był 98 albo 99 rok i kiedy się zaczął czerwiec jakoś i tak dalej, ja nie potrafiłem spać. Ja wtedy chodziłem spać o 3:00, a i tak nie mogłem zasnąć, więc szedłem na górę, na strych, na komputer i siedziałem na komputerze, grałem w Dungeon Keepera 2. Ola cały czas ziewa, słuchajcie. Ja jestem tak śpiąca, że a propos, to jest, to jest idealny podkład. Gadamy Oli pod spanie. O spaniu, ja bardzo i Ola ziewa. O tym. Cały czas ziewa. Boże, jak mi się bardzo chce spać, ja was strasznie przepraszam, ale właśnie wstałem, wczoraj wstałem o 5 rano, a dzisiaj o 6 rano. Tak, więc to jestem prawda. Nieprzytomna trochę. A to jest, tak jak mówię, dla mnie to jest zabójstwo. I ja wtedy zacząłem
cierpieć na taką bezsenność, która... To nie była taka bezsenność, że błąkałem się i naprawdę nie mogłem spać, tylko zasypiałem koniec końców, ale bardzo późno, gdzieś tam o 5, o 6, czasami o 7 rano nawet. Czemu się ze mną... Próbuję ziewnąć, znaczy nie ziewnąć. Próbuję ziewnąć, nie ziewnąć, Ola. Znaczy próbuję nie ziewnąć, więc siedzę tak... I teraz pewnie wszyscy... Wyobraźcie sobie teraz wszyscy, jak się ziewa. Teraz mi zapłynęły łzy do wszyscy oczu. Wszyscy ziewają. Dobra, a w czym lubisz najbardziej spać? W sensie ubraniu, czy... No i w ubraniu jaka pościel? Ja totalnie śpię w samych bokserkach, w samych majtkach, nago nie sypiam, natomiast w samych bokserkach śpię jak najbardziej i od zawsze właściwie spałem. Nienawidziłem piżam, nienawidziłem... Dlaczego? Bo nie, za gorąco mi jest w piżamach, okay. Plus wygląd. Było mi niewygodnie w piżamie. Ja lubiłem spać właśnie w samych bokserkach, to było najlepsze spanie dla mnie. Muszę mieć kołdrę, albo prześcieradło, jeżeli jesteśmy we Włoszech, bo zawsze myślałem we Włoszech, że nie zasnę, bo tam jest taka kultura, że się raczej śpi pod prześcieradłem niż pod kołdrą. To jest taka kołdra. No bo jest po prostu, no tak, bo jest bardzo ciepło. Natomiast okazywało się, że spoko, bo ja muszę być troszeczkę przykryty, ale nie muszę być tak do końca, wiesz, nie muszę być opatulony. Ja muszę mieć zawsze, muszę być czymś przykryta, zawsze. Nie wiem, jak można zasnąć, nie będąc czymś przykrytym. Jest to dla mnie niewyobrażalne. Co ale ja teraz ziewam przez ciebie, ale nóg nie przykrywam. Zawsze mam odsłonięte nogi. To nie, to ja nie, bo potwór z poduszka może wyjść zawsze. Nie, właśnie nie wiem, ten potwór. Zobaczy mój palec u nogi, to ucieknie. I ja lubię mieć zawsze coś na sobie. Też nie lubię spać nago. Albo kogoś. I strasznie mi się ciężko myśli. Szczególnie jak ty mi to jeszcze... Dotleń się, ziewnij jeszcze z 20 razy może, co? Chciałabym jeszcze dziurkę nosa wysmarkać, bo teraz mi się wszystko przetkało. Oczywiście, że się przetkało. No i zawsze muszę być w coś ubrana, ale ja muszę spać. Jeżeli mam koszulę nocną albo piżamę jakąś na sobie, to ona musi być jedwabna. Bo odkryłam, że to jest jedyny materiał, który mi nie podrażnia skóry, kiedy śpię i nie pocę się w nim i nie zmi w nim ani za ciepło, ani za gorąco. To jest taki dla mnie perfekt. A jak jest bardzo zimno gdzieś, jak jedziemy, to kaszmirowe coś po prostu. Okay. Jakieś kaszmirowe spodnie, kaszmirowa bluzka, to jest taka bardzo cienka wełna, taka bardzo gładka, też mega delikatna. Super przy problemach jakichś skórnych. Więc jeżeli macie jakieś problemy skórne, to ja wam bardzo, bardzo polecam. No i lubię mieć pościel z jedwabiu, poszewkę na poduszkę. Jedwab. No i właśnie, teraz dostałam parę dni temu od takiej polskiej marki... Mówisz o tej poduszce, tej strasznej, najgorszej na świecie? Maciek mówi, że jest straszna, najgorsza. Jak spani na ziarnku... To jest moja poduszka. Ja wiem, że twoja. Ja ją dostałam. To jest jak woreczek ten, co na głowę się daje przy gimnastyce korekcyjnej. Tak, ja ją dostałam do wypróbowania. Dostałam taką poduszkę podróżną. Jeszcze jej nie wypróbowałam, bo jeszcze nie byliśmy w podróży, ale zabiorę ją do Włoch. Tak sobie leżeliśmy z Tymonem w domu i Tymon powiedział, że taką chce też, to mu ją kupiłam. Dodatkowo, ale ja dostałam taką pełnowymiarową poduszkę do sprawdzenia z łuską gryki w środku. Kurde, jak się... Isle of Grain? Tak, chyba Isle of Grain się nazywa marka. Chyba tak. No nie ma znaczenia. Nie, no bo myślę, jak to się nazywa. To nie jest płatna promocja, słuchajcie. To nie jest płatna niestety. Promocja. I na tym się śpi zajebiście, bo ja lubię spać na twardym, ale na takim twardym, który się układa pod moją głowę, a ta łuska się układa pod głowę. Jeżeli się wam poci głowa albo lubicie mieć taki chłód pod głową ogólnie, taki, że poduszka nie łapie temperatury, no to jest właśnie idealne. Mogłaby być ciut niższa dla mnie, bo ja jednak wolę spać trochę niżej, ale jakby ta twardość i to wszystko jest ekstra i fajnie się zasypia, bo ja robię sobie zawsze te relaksacje przed snem, więc super mi się wchodzi w te relaksacje właśnie na tej poduszce i mniej mnie kręgosłup boli szyjny i w ogóle mi się bardzo dobrze na tym śpi. Niestety mam ją od 2 nocy i to są te 2 noce, kiedy musiałam wstawać bardzo wcześnie rano. Czyli hipnotyzujesz się przed snem jeszcze dodatkowo, żeby zasnąć? To znaczy? Te relaksacje jeszcze. Tak, ja robię relaksację Schulza. To można porównać do takiej trochę lekkiej bardzo autohipnozy, natomiast już na tym poziomie, na którym ja to robię, to już jest na tyle uważność u mnie wyćwiczona, że już trochę mniej ma to wspólnego z autohipnozą, bardziej z świadomym wprowadzaniem się w konkretny stan, a to jest stan snu, a robię to dlatego, bo miałam ogromne problemy z zasypianiem, no i cierpiałam na bezsenność. Czyli to takie przyzwyczajenie jakby się włącza, że to są te odruch uwarunkowane ci się włącza, że kiedy zaczynasz słyszeć to,
to nagle jakby już myślisz o spaniu i zaczynasz spać, bo potrafisz zasnąć bardzo szybko przy tym. Czyli na przykład jakby ktoś ci... Jakbyś jechała ja ci samochodem... Ja włączę, bo jestem ciekawa, czy jakbyś jechała samochodem, ciekaw jestem, czy byś nagle, gdyby to poleciało gdzieś tam w tle, czy byś zasnęła tak po prostu... Nie, bo robiłam to jakiś czas temu z Karoliną, jak byliśmy na tym wyjeździe tam w domku, to położyłyśmy się na leżaczku i włączyłyśmy sobie i Karolina zasnęła tam w 3 sekundy, a ja nie mogłam zasnąć do końca, wyłączyłam naprawdę? To na koniec i wstałam. Natomiast ja chciałam w taką lekką drzemkę pójść i ja sobie leżałam i gdzieś tam sobie orbitowałam, moje ciało się rozluźniało i tak dalej, ale totalnie nie zasnęłam nawet na chwilę, nie byłam wyłączona, bo mam czasem tak, że potrafię w ogóle już na początku odpłynąć i wrócić do siebie. Bardzo śmieszne to jest. W ogóle polecam sprawdzić sobie relaksację Schulza, bo to, co się dzieje z głową w trakcie, jest tak dziwne. Polecam też, jeżeli jakaś osoba robi relaksację Schulza, nie puścić przez przypadek głośno filmu obok niej, kiedy już zasnęła, bo was strasznie opierdoli, wyrzuci was z sypialni. Ja nie wyrzucałam cię z sypialni, sam sobie poszedłeś. Ja tylko wczoraj ona się tak wkurwiła na mnie, bo... Byłam bardzo zmęczona, a już byłam w tej relaksacji. Weszła już... w tę relaksację, to trwało dosłownie minutę. Prawda, sprawdziłam 3 minuty. Przysięgam ci, to 3 trwało minuty minutę. Filmu minęły. No, ale włączyłaś sobie i zasnęłaś po minucie. Ja przeglądałem sobie telefon i włączył mi się przez przypadek film, bo chciałem o kajakarkach naszych zobaczyć informacje. No bo jak włącza się film, to musiałem szybko naciskać, nie zdążyłem przyciszyć, a zaczęli z grubej pizdy. A ja się wystraszyłam, bo to weszło w mój sen. Ja zrobiłam tak... I czy jesteś normalny? Co ty robisz? Zaczęła na mnie krzyczeć. Ja mówię, ej, ale ja tu przepraszam cię przez przypadek. I tak dalej. Wkurwiona totalnie, bo jak Oli się przerwie sen, to jest wkurwiona. Bo ja mam problemy często z zasięciem ponownym, ale tu sobie włączyłam znowu relaksację. Dlatego ja też, jak się budziłem wcześniej, robiłem wszystko jak pierdolony ninja, ale naprawdę potrafiłem jak ninja wyjść z sypialni, nie budząc Oli, żeby Ola sobie jeszcze pospała, jak ja miałem wcześniej gdzieś wstać, coś zrobić i tak dalej. Natomiast Ola to jest osoba, która jak ja śpię, potrafi pójść do kuchni i trzaskać talerzami z całej pety. To jest nieprawda. Ja się staram jak szafki, najciszej. Talerze. Ja się staram jak najciszej robić rzeczy, natomiast od jakiegoś czasu może. Często wtedy rozładowuję też tą zmywarkę i tak dalej, bo ja nie mam kiedy takich rzeczy zrobić, no. Ja wiem, tylko ja rozładowuję zmywarkę tak, że nie słychać tych naczyń. Nie rozładowujesz zmywarki. Wiele razy rozładowuję zmywarkę. Albo Tymon rozładowuje, albo ja. Nie. Ja rozładowuję zmywarkę i dopóki Tymon nie rozładowywał zmywarki, ja rozładowywałem. A tym on od roku może rozładowuje zmywarkę, szczerze mówiąc. Najczęściej to ja rozładowywałam zmywarkę, ale nie ma to nie jest temat o rozładowaniu zmywarki, nie wiem, czy nie jest razem temat. Porozmawiać. To jest temat o tym, jak szanujesz sen drugiej osoby, ja z którą śpisz. Sen innej osoby, ale najwiecie, czego Maciek nienawidzi najbardziej. Jest coś obrażę. A, tak, to jest najgorsze, co może być. Mam ochotę naprawdę stosować kary wobec Oli jakieś, bić ją po tyłku za to, no nie wiem, jak inaczej. Maciek ma zamknięte oczy, ale ja nie wiem, czy on śpi. No kurwa, to jest najgorsze pytanie, jakie możesz zadać. Ej, śpisz? Ej, śpisz? Ej, śpisz? I jeszcze pyrganie takie, ej, śpisz? Kurwa, no... Ja nie chcę, żebyś spał akurat. Ale ja chcę spać! Ja zawsze, na przykład jak Ola zaśnie... Ale jest dzień i powinieneś być ze mną. No tak, ale załóżmy, czasami jestem totalnie ja zmęczony. Ja czasami po prostu chcę bardzo pilnie od ciebie. No, ale inaczej. Ja też... Ale ja to robię odruchowo, wiesz dlaczego? Bo moi rodzice mi też tak robili i ja tak robiłam moim rodzicom. Grażyna, ja się przyzwyczaiłam do tego. A jebnąć ci? Ja się do tego przyzwyczaiłam. I ja nigdy, jak pamiętam, jak mi pierwsza z Maciek dokrzyczała na mnie o to, to ja nie rozumiałam, o co mu chodzi. No kurwa, słuchajcie, jesteście, to może być bo ja też jestem osobą, która potrafi robić power napy. Potrafię 20 minut spać i czuję nagle przypływ totalnej energii. Nauczyłem się tego na montażu w telewizji, gdzie ja jako reżyser po prostu siedziałem z montażystką i w pewnym momencie ona mówiła... Chodziliście spać na 20 minut. I ona mówiła w pewnym momencie, dobra, wiesz co, to zrób ten, to ja będę teraz montowała, a ty i tak tutaj nie masz nic do roboty, to możesz się zdrzemnąć, nie? I ja wtedy w fotelu się zapadałem i najczęściej jeszcze taka mantra, taki Schulz trochę wchodził w to, bo jak ona wycinała jakieś zdanie, to musiała je zapętlać, bo puszczała raz za razem. Więc wchodziła ci taka też trochę hipnoza i przez 20 minut zasypiałem na tym fotelu i bach, nie, budzę się. I nagle masz totalny przypływ energii, więc ja lubiłem też w domu, kiedy byłem bardzo zmęczony, uciąć sobie drzemkę. Wiadomo, że kiedyś robiłem drzemki, które trwały po 2 godziny i to była u mnie norma.
norma 2 godziny spania po południu pomiędzy gdzieś 16 a 18, albo 17-19, idę na drzemkę i to było super, zyskiwałem energię, potem szedłem w nocy na imprezy i tak dalej, nie? Tak miałem bardzo często, szczególnie pomiędzy tam 17 a 22 rokiem życia. Potem, kiedy zacząłem już więcej pracować, to właśnie zaczęło się tak, że nie miałem czasu na to, żeby tak się zdrzemnąć porządnie, więc zdarzało mi się tak, że siedzieliśmy na kanapie, coś oglądaliśmy z Olą i nagle odcinka, nie? Albo nawet nic nie oglądaliśmy, tylko byliśmy po jedzeniu, bo wiadomo, że po jedzeniu też szybko można zasnąć człowiek. No, mówi się o tym, że ziemniaki gniotą człowieka w powieki i dlatego człowiek po obiadku takim zasypia. Nie słyszałam nigdy tego, ziemniaki gniotą w powieki. Dlatego też jak chodziłem na przykład do dziadka Oli, to zasypiałem na fotelu zaraz po jedzeniu. Zawsze, no. Po prostu siadałem i śpię 20 minut i jest super. Tak robił też zawsze, zresztą w tym samym Może fotelu. Ten fotel ma te magnetyczne właściwości po prostu, że idzie, że to jest taki właśnie fotel, taki miękki, że siadasz na niego, tak się zapadasz troszeczkę i tak... Ja bym teraz sobie poszła. Ja wiem, żebyś teraz poszła. Okay, ale... Przepraszam, strasznie przepraszam, ale pójdę w samochodzie, jak pojedziemy w trasie, bo chociaż tak, no pewnie mi się przyśnie. To się zastanawiam, czy się kawę nie napiję jeszcze wcześniej. No nie wiem. W każdym razie auto to jest w ogóle jedyny środek lokomocji, w którym ja jestem w stanie zasnąć. Ja w samolocie zasypiam 100%. No, Maciek, zawsze. W samolocie staram się nie zasypiać. W pociągu nie mam mowy. Tak samo super, nigdy, się śpi w pociągu. Nigdy w żadnym tramwaju, autobusie, autokarze, jeżeli zasypiałam w autobusie, to mi się żygać chciało. No i właśnie jak byłam dzieckiem i zasypiałam, w ogóle miałam chorobę lokomocyjną, jeżeli zasypiałam w aucie, to żygańsko zawsze. W sensie tak? Zawsze a zaklejałaś sobie pępuszek? Nie, no a wimarin dostawałam. Żygańsko było po tym, jeżeli nie było żygańska w trakcie drogi, no to zaraz po tym, jak dojechaliśmy na miejsce, to było obowiązkowe żygańsko. Ja pamiętam z autokarów właśnie dzieciaki, które... No ja byłam tym dzieciakiem. Które musieliśmy się zatrzymywać, bo nagle wychodzą blade i mają ten worek na kanapki, który dostawaliśmy, taki bardzo wypełniony. Ja miałam zawsze worek dodatkowy, bo ja wiedziałam, że się zżygam po prostu. No więc, a ja nienawidziłam zżygać, zresztą zostało mi to do dzisiaj, nie potrafię zwracać. Się uprzejmie do ludzi. To też. Sprawia mi to ogromną trudność. Więc nie lubię tego. Tak, Ola nie zwraca. Ola, to jest moje jedzenie, nie zabierzecie mi go, nie będę żygała, boli mnie brzuch, ale strawię, to moje. Taka jest Ola, jeżeli chodzi o jedzenie. Ja. To jestem ja właśnie. Szczególnie, jeżeli było pyszniutkie. Tak, lubię się dzielić i oddawać mojego jedzenia. Ale wracając właśnie do podróży, to ja z kolei strasznie w pociągach lubiłem spać. Nie bałem się, ja wiedziałem, było mnóstwo kradzieży, mnóstwo moich znajomych zostało okradzionych i tak dalej, ale ja nie potrafiłem się powstrzymać, tym bardziej jeżeli jechałem sobie, bo bardzo często podróżowałem z Warszawy do Katowic, z Katowic do Warszawy, w tym szczególnie okresie, kiedy zacząłem pracę w MTV, to dwa razy w tygodniu tak jeździłem mniej więcej, to bardzo lubiłem spać w pociągu i ja już się przyzwyczaiłem do tego, że miałem wyciągnięty dowód osobisty w ręce i bilet w ręce to miałem i zasypiałem od razu po ruszeniu pociągu, który jechał 3 godziny. Jeszcze przed Sosnowcem już spałem jak suseł i budziłem się, to nawet nie było budzenie się, tylko to było takie wyciągnięcie ręki do konduktora, który kasował bilet, ja szedłem spać dalej. Nigdy w życiu bym tak nie zasnęła, bo miałabym w głowie... Ziewanie na przykład? Miałem w głowie to, że ktoś mnie okradnie. Masakra z tym ziewaniem. Dzisiaj, naprawdę, ja miałem w głowie to, że ktoś mnie okradnie, ale stwierdzam, no chuj, no to Jezus okradnie. No nie, no... No, no trudno, no. Jak się miało tyle pieniędzy. Nie, właśnie ja chodziło o to, że nie woziłem ze sobą jakichś kurwa drogich rzeczy. No oprócz iPoda, o niego się bałem troszeczkę. No to ja nie miałam przy sobie nic drogocennego i tak się bałam, że ktoś mi coś zrobi, no albo mi ktoś no tak, coś zrobi. No tak, ale wiesz, no coś może ci zrobić. No. Tym bardziej w pustym przedziale na przykład. A zdarzyło mi się spać w pustym przedziale, nie? No, więc ja bym tak nie zrobiła, a w samolocie lubię mieć kontrolę nad tym, co się dzieje, więc na siłę. Pomimo, że biorę tabletkę uspokajającą, zanim wejdę na pokład, która działa też nasennie, to potrafię to przezwyciężyć i tak mnie czasami odcina, ale tak tylko na chwilę i zaraz mam takie... Ja byłem... Wszystko pod kontrolą. Ja dopóki nie śpię, to samolot leci. To jest tak właśnie, to jest na tej zasadzie. Okej, to ja na przykład w samolocie nie wiem, natomiast w autokarze byłem mistrzem zasypiania w autokarze też. Nawet zdobyłem medal jeden, Mistrzostwa Polski w zasypianiu w autokarze.
I bardzo często pamiętam jedną taką sytuację, to było w Hiszpanii, jak się obudziłem w Hiszpanii, z Dziewitem w ogóle jechaliśmy wtedy do Hiszpanii, wycieczka klasowa, i obudziłem się i mnie tak zęby napierdalały. I sobie myślę, Jezus, teraz mnie tak zęby bolą, przednie szczególnie. Pewnie coś mam nie tak, będę musiał iść do dentysty w tej Hiszpanii, w ogóle jak ja się tam porozumiem i tak dalej. A okazało się, że mnie zęby tak bolały, dlatego, bo zasypiałem na szybie w autokarze i jak jechaliśmy, to cały czas dzwoniłem zębami, nie? I spałem tak przez 4 godziny na przykład. I dlatego mnie tak nie bolało zęby. Sobie zasnąć. W ogóle w autokarze nie umiem spać. Jechałam super. 2 razy autokarem do Włoch i to jest taka rzeź, ja to dzisiaj wspominam z takim, że jak ja mogłam to wytrzymać? Bo my jeździliśmy na przykład, raz pojechaliśmy do Hiszpanii też z Dziewitem, z klasą. Jechaliśmy 6 dni, to był 6 dni podróż, bo się zatrzymywaliśmy, raz się zatrzymaliśmy ale w hotelu. Koszmardo. Ale tak to się spaliśmy w autokarze raczej. I uwaga, i walczyliśmy o to, kto będzie spał w przejściu. Spało się w przejściu w autokarze. Kumasz? Spaliśmy na ziemi, na podłodze, tam w tym autokarze. Braliśmy sobie poduszki jakieś i spaliśmy tam. I ludzie po tobie deptali i tak dalej, jak szli do kibla. No ale my spaliśmy, bo tak było wygodnie. Tak się po prostu normalnie spało. To ja sobie tego nie wyobrażam. Tak samo spanie w namiocie, w ogóle spanie na ziemi. Nie przypadam z takim spaniem na ziemi. Ojej, to nie jest jakiś taki wygodny, wiesz, jakiś futonik. No, czy coś. Co to jest futonik? No, taki niski ten, no to jest akurat materac? Japoński materac. Tak? A, taki futon. Niski, dobra, tak, dobra. Futon. Taki niski materac. To na niskim materacu luz, chociaż ja wolę spać, ja lubię jak jest łóżko duże, wysokie, ja lubię spać tak wysoko najbardziej. Nie lubię spać blisko ziemi jakoś specjalnie, chociaż podobały mi się często te łóżka takie blisko ziemi. Takie coś to zawsze tak ładnie wygląda, ale ja się dużo lepiej wysypiam na wysokim tym. No kiedyś spaliśmy tak na materacu tylko przez 3 lata chyba, nie? Tak. Karaluchy po nas chodziły, jak prawda, spaliśmy na Chmielnej. Super tak było. Się budzisz, a masz karalucha na czole. Gołębie w kuchni. I nienawidzę spać w namiocie, ale już o tym wam opowiadałam przy okazji odcinka festiwalowego. Tak, to jest, w ogóle nie wchodzi w rachubę. Tylko 10-gwiazdkowe hotele. Jak ty możesz być, Maciek, z taką rozpieszczoną damulką? Nie mam bladego pojęcia, bo ja... Znaczy, inaczej, ja też lubię dobrze się wyspać, tylko ja potrafię zasnąć w każdym miejscu, czy to na siedząco, czy w aucie, czy nie prowadząc oczywiście. Ale zdarzały się takie sytuacje. Nigdy nie zasnąłem za kółkiem, natomiast były takie momenty, że byłem o tyle, kurwa, od zaśnięcia i zawsze wtedy, jeżeli z Olą jadę, to nawet, tak jak mówię, nawet nie tyle, że wstydzę się, co nie chcę jej budzić, nie chcę jej psuć snu, jak ona sobie gdzieś tam zaśnie, ale ja wiem, że to może się skończyć tym, że wylądujemy na drzewie, dlatego wtedy ją budzę i mówię, kurwa, zadawaj mi pytania, każ mi mówić. Jak mówię, to nie zasypiam, więc to jest taka metoda u mnie na to, kiedy, tym bardziej, że my robimy takie trasy po 15 godzin samochodem, bez przerwy, znaczy bez tylko tankowanie, sikanie i tak dalej, więc zdarzają się takie momenty kryzysowe, że tak ci uciekają te oczy i tak, ale przecież jest prosta droga, jak tak na chwilę tylko, nie, to przecież no co, przecież nie zasnę, nie, tak sobie człowiek myśli, ale wiadomo, że... Nie myśl tak sobie. Wiadomo, że nie można tak robić, no. Dlatego ja zawsze wtedy proszę Olę, żeby ze mną zaczęła rozmawiać, bo wtedy wtedy po prostu jakby uruchamiają mi się pokłady mózgu, które odpowiadają za to, żeby nie spać. Nie wiem, ja potrafię zabrać ze sobą, jak gdzieś wyjeżdżamy, znaczy zawsze nie potrafię, tylko zawsze zabieram ze sobą jedwabną chustę i robię z niej opakowanie na pościel, w sensie poszewkę, na poduszkę, żeby spać tak. Na tym, więc nawet w hotelu, jesteśmy w drugim hotelu, to ja daję swoją poszewkę na poduszkę, a biorę to, bo no, taką tradycyjną poszewkę, nie wiem, czy po prostu poduszki nie będą za duże, bo w hotelach czasami są ogromne poduszki. I zawsze to, i potrafię bardzo często, jak gdzieś jedziemy do jakiegoś Airbnb, zabrać swoją pościel całą. To prawda. Całą. Ja to mam wyjebane w to totalnie, ja mogę spać na czymkolwiek, dlatego... Bo mam po prostu pewne konkretne wymagania. Wiadomo, że w tę pościel spuszczało się ileś tam osób, wiadomo, że tam się działy różne dziwne sceny. Ja też lubię, jak ta pościel jest taka oddychająca. Ja rozumiem. Ja w ogóle cenię sobie, im jestem starsza i to myślę, że wszyscy... Nie wszyscy, ale większość osób tak ma, że z wiekiem ten komfort snu staje się bardziej ważny. Słuchaj, i dba się o niego mocniej. Jeżeli chodzi o komfort snu, no to są pary, które na przykład... Bo jest taka dyskusja, ostatnio nawet widziałem na Twitterze, że czy spać pod jedną pościelą, czy pary powinny spać pod jedną pościelą, czy pod dwoma kołdrami, tak?
I że ktoś powiedział, że zaraz się oburzą ci, że pod jedną pościelą to jest niewygodne, a ci, co powiedzą, że pod dwoma kołdrami, to, że to wtedy nie ma bliskości. I oburzą się przede wszystkim ci, którzy nie mają pary, że to jest dyskryminowanie ich, bo nikt się nie zapytał ich o zdanie, jak oni śpią, nie? Mają kołdra. To na Twitterze było. Tymon śpi pod trzema kołdrami na przykład. Tak, Tymon bierze... Ja kiedyś też na przykład lubiłem spać na kołdrze rodziców, że oni mieli posłane łóżko, a ja spałem na ich kołdrze przykryty swoją kołdrą, bo to było takie prześcieradło i jeszcze bardziej miękkie, nie? Ta kołdra. I zimne takie, w ogóle super. Natomiast my śpimy na przykład z Olą pod jedną pościelą, pod jedną kołdrą, tylko my musimy mieć dużą kołdrę. Jeżeli jest mała kołdra, no to lepiej pod dwoma spać wtedy, nie? No, tak. To nie mamy problemu z tym, żeby spać pod dwoma. Nie, ale na co dzień bym nie chciała pod dwoma, chociaż z moimi byłymi chłopakami miałam także pod dwoma kołdrami. Tak? No. No to my śpimy pod jedną, tylko musi być duża po prostu, bo Ola zabiera oczywiście. Chociaż ostatnio mniej, bo jak robi te relaksacje Szulca, to zasypia w pozycji na wznak i tak śpi. Jak w trumience takiej troszeczkę. I tak śpi sobie. Słodko aniołku śpi. I wtedy jakby tutaj nie ma z tym problemu. Plus ja też potrzebuję bardzo małego skrawka tej kołdry, tak na dobrą sprawę, bo i tak raczej się odsłaniam na ciosy przeciwników. A my się chyba nie rozpychamy jakoś tak bardzo. Bardzo nie, tak. Ja zazwyczaj mam jedną pozycję, jak ją przyjmę, albo to jest embrionalna, albo na wznak, to zasypiam. Ja się dupą odwracam do Oli najczęściej, zawsze. Bo po pierwsze od roku nie mogę spać na lewym boku, ale już mogę od jakiegoś czasu po operacji. Natomiast mimo wszystko ja potrzebuję przestrzeni, jakby, bo ja nie znoszę gorąca w spaniu. Nienawidzę gorąca. Ola z kolei uwielbia gorąco. No nie uwielbiam gorąco. Lubisz bardzo, jak jest spania. Ciepło. Nie. Ale jesteś zmarzły. Nie lubię, jak jest bardzo zimno podczas, kiedy idę spać, no okay. Ale lubię, kiedy jest dobrze wywietrzony pokój i jest taka umiarkowana temperatura. Ale lubisz ciepło generalnie, ja jak jest ciepło. Ja bardzo lubię ciepło, ale nie lubię spać, kiedy jest ciepło. Wtedy no. Ja bardzo źle śpię. A po której stronie śpicie wy? Czy zawsze wybieracie tę samą stronę do spania? Ola śpi po lewej stronie, ja po prawej. Ale nie zawsze. Są takie sytuacje specyficznie ustawione powiedzieć. Łóżka, tylko że czekaj. Wtedy z automatu bierzemy inaczej. Tylko czekaj, teraz ja inaczej. Ola śpi u nas w domu, jak popatrzę się na łóżko, to Ola śpi po prawej stronie, ja po lewej, bo inaczej, z perspektywy leżenia, to ja śpię po prawej stronie, Ola po lewej. Chciałam powiedzieć, ty tak. Śpisz z prawej strony, ja śpię z lewej. No tak, z perspektywy leżenia tak śpimy. Natomiast jak na nas popatrzysz, to Maciek śpi po lewej, Ola po prawej. Ja nie wiem, jak się to określa dokładnie. Nieważne, w każdym razie wszędzie indziej, gdzie jesteśmy, jest na odwrót najczęściej. U twojej mamy, że każdy gdzieś, hotel. Że jak gdzieś idziemy, to tak, najczęściej jest odwrotnie. No właśnie, ja się zawsze zastanawiam, dlaczego. Nie mam pojęcia. Też... A tak zazwyczaj, to po prostu od razu podchodzimy jakby odwrotnie do tak, miejsc. Tak, też tego nie rozumiem kompletnie. No. Nie, i to też jest taki instynktowne. Podchodzimy i bach, to jest jasne, że ja śpię po tej stronie, a Ola po tej. I nie ma dyskusji, nie kłócimy się o to, że ja chcę tutaj spać i tak dalej. Nie, tylko po prostu takie, a no tak, no w sumie rzeczywiście, ja tutaj chyba powinienem spać, to jest moje miejsce. I Ola tak samo sobie myśli gdzieś, tak. Nie? Napiszcie w komentarzu, jak wy macie, czy wy macie te miejsca wybrane, czy nie, bo to jest zawsze dla mnie ciekawe. Ciekawe, ale są też pary, ciekawe no? Jest też dla mnie właśnie chodzenie spać o różnych porach. Tak mieliśmy bardzo często, szczególnie jak ja grałem w gry, w sensie w późno w nocy. Teraz się raczej kładziemy razem, ty zasypiasz wcześniej, ja sobie jeszcze coś tam robię. Bardzo było często tak, że Ola zasypiała, jeszcze chciała, żebym ją głaskał po plecach, więc głaskałem ją po plecach tak, do spania. Tak, głaskaj mnie, teraz zasnę od razu. Głaskałem ją po plecach do spania i tylko czekałem, czy już? Jak cofałem powoli rękę, ona się wtedy wierciła. Ja pierdolę. Tak podbijam. Tak, ja mówię, ja pierdolę, już pół godziny, ręka cierpnie, Jezus Maria, chcę iść pograć. I szedłem wtedy do pokoju grać. Kiedy mieszkaliśmy na Chmielnej, to mieszkaliśmy w kawalerce, więc jak Ola zasypiała, to zakładała sobie na oczy to takie coś. Ja wtedy grałem... To nie wydawało takiego dźwięku. Z wyłączonym głosem musiałem grać, bo tylko też przyciski w ogóle i tak dalej, no ale sobie gdzieś tam grałem. Ja miałam zatyczki w uszach. No ale też by słyszałaś te przyciski. Tak, dlatego spałam w zatyczkach do uszu. Natomiast zdarzało mi się po prostu wychodzić z sypialni i sobie iść grać, nie? Tak, albo ale są oglądać. Pary, które muszą chodzić razem. Nie ma opcji. Kurwa, i musisz iść spać, bo chuj kurwa z tobą, nie? Naprawdę są takie pary. Znamy takie pary osobiście i są ludzie, którzy po prostu muszą pójść razem spać i nieważne, czy jednej osobie się chce spać, czy nie, musi pójść z partnerem spać, bo tak, bo druga osoba się po prostu obrazi o to, że nie poszła.
każdy ma jakieś swoje... Są też takie pary, które mają osobne sypialnie. Na przykład Olfaktoria jest taką parą ze swoim partnerem. Tak, nagrała film o tym, że woli spać osobno i wymieniła tam punkt w punktach, dlaczego woli w ten sposób. No, słuchajcie, no good for... Jeżeli lepiej się wtedy wysypia, to akurat uważam, że nie powinien być temat do dyskusji, jeżeli znaczy, im to odpowiada. Jeżeli im to odpowiada, jasne, no tak, tak. Jeżeli jest między nimi... znaczy wiesz, wiadomo, nie ma co ludziom się wpierdalać w sypialnię w ten sposób. Ona sama o tym mówiła, tylko chodzi bardziej o to, że jeżeli im to zapewnia bliskość i tak dalej i nie, ich związek na tym nie cierpi, albo to jest związek, który im całkowicie odpowiada, no to nie ma co z tego... Znaczy można z tego się pośmiać oczywiście, bo z wszystkiego można się pośmiać, ale nie ma co tego piętnować i się wpierdalać w to proste. Nie? A jeszcze w jakiej pozycji nigdy byście nie umieli zasnąć i w jakiej pozycji zwykle zasypiacie? Aha, no ja na przykład, jeżeli jestem w chuj zmęczony, to na plecach. Zasypiam na plecach, śpiąc, to wtedy tak się kładę, żeby jak najmniej energii było, bo wiem, że jak się przekręcę inaczej, bo to jest, jeżeli wiem, że to będzie drzemka, to jest na plecach bardzo często. Jeżeli jednak to ma być spanie, to się przewracam na prawy bok i podkulam lewą nogę pod siebie. Mhm. Tak całkowicie. Prawa wypięta, a lewa podkulona całkowicie. I mam tak od jakiegoś czasu, zdarzało mi się podkulać obie nogi, ale ta jedna noga po prostu jest takim podkuleniem i miałem z tym problem dosyć spory, bo miałem ją w ortezie do niedawna i nie mogłem nic z tym zrobić. Nie mogłem jej zginać przez operację i przed jeszcze operacją, rok wcześniej, więc to był problem dla mnie i mi się źle spało wtedy. U mnie zawsze to jest prawy bok, obowiązkowo i pozycja embrionalna. Jedna noga trochę inaczej podkulona niż druga. No, czyli tak jak albo ja. Na wznak spanie z lekko głową tak przekrzywioną. Mhm. I jeszcze lubię czasem, i też się tak czasem budzę, mieć jedną nogę tak ugiętą, drugą wyprostowaną, tak jak wisielec w kartach Tarota wygląda. Ja bardzo często tak śpię. Ale wiesz, co jeszcze robię? No. Jeszcze na przykład wyciągam rękę. Okay. Wyciągam rękę i potem ona drętwieje bardzo często. Bo... To ja kiedyś miałam taki moment w życiu, że co się budziłam, to z rękami w górze. Okay. I to było dla mnie takie dziwne, bo nigdy wcześniej, ani później. Ale nie jestem w stanie i w ogóle nie rozumiem, jak można, i nigdy mi się to nie zdarzyło, położyć się na brzuch i zasnąć. Albo w ogóle kłaść się na brzuch. Da się. Nienawidzę kłaść się to na brzuch. Przy zmęczeniu tak samo, mocno. Kiedy mam jakieś masaże i tak dalej, akupunkturę i muszę leżeć z tą twarzą w tym i zwykle jestem nieszczęśliwa. To najlepiej, jak właśnie miałem akupunkturę. Nie lubię dotykać twarzą niczym. Jak leżałem sobie na brzuchu i miałem akupunkturę w plecy i tak dalej, to zasypiałem po prostu w minutę. Nie, to nie jestem w stanie. Ja jestem na takim napięciu ciała, bo ja nie chcę, żeby moja twarz dotykała czegokolwiek. Ja nienawidzę, jak moja twarz dotyka jakichś rzeczy. Fuj, jedynie poszewka jedwabna, często zmieniana. Ja jeszcze bardzo lubię, a w ogóle, ja mam takie coś, że ja lubię się obudzić, na przykład godzinę wcześniej, przed obudzeniem się, zobaczyć, o, jeszcze mam godzinę spania i iść spać dalej, taki rozbudzony. Uwielbiam to, bo wtedy jestem taki zmęczony i mi się tak dobrze śpi, a na przykład zdarza się też, że Ola wychodzi wcześniej, załóżmy ma zdjęcia o 8:00, ja na przykład mam budzik nastawiony na 9:30, to jak ona wychodzi, ja się budzę, załóżmy, i wtedy mogę się rozłożyć na całą pościel, tak jak taka meduza się rozkładam, na całej pościeli wtedy śpię, na całości łóżka. Ja też się rozwalam na całe łóżko, jak ciebie nie ma. Jak teraz nie było Maćka przez parę dni, to sobie spałam na środku i całe łóżko było moje, całe. I co? Tak spałam. Mhm. I wyspałaś się? Tak. Nie, bo tęskniłaś za mną, co się nie wysypiałaś, płakałaś byłam w nocy. Byłam super wyspana, właśnie robiłam relaksację, szłam spać i całe łóżko moje. Płakała w nocy, dzwoniła do mnie, że nie może spać, bo brakuje jej tutaj. W ogóle nic takiego nie było, kłamiesz. Dobrze, dajcie znać, jak to wygląda z waszym spaniem, albo nie spaniem, jakie pozycje są git, jakie nie git, w czym zasypiacie, w czym nie. Jestem ciekawa waszych nawyków. Ważne, żeby nie spać z rybkami, pamiętajcie o tym. Chyba, że jest to rybka mini-mini, to wtedy możecie spać z rybką mini-mini. Albo Nemo. Co? Co? Nie wiem, spanko. Spanko. Co? Spanko. To jest tak, jak ktoś do ciebie ma problem i ty mówisz, co? A on spanko. I wtedy on cię kładzie spać. Chapisiasz sobie. To dobranoc, moi drodzy, bo ja już naprawdę zasypiam. Idę po kawkę. Dziękujemy wam. Widzimy się w następnych papierach rozwodowych. Buja kasza. Dobranoc.